Kolejny projekt, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muska Królewska Grodzena, projekt prezydenta miasta Krakowa, to było 956-34, to jest wyrażenie pani dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, wysoka rada. Chcemy przedstawić kolejny plan. Jest to plan nazwany Mówka Królewska Grodzena i jest to trzeci z czterech planów obejmujących obejmujący teren przylegający do cieku wodnego Młynówki Królewskiej. Jest to plan, którego powierzchnia wynosi 22,1 hektara. Jest opracowywany także w biurze planowania przestrzennego. Autorem tego planu, projektantem jest pani Monika Antonik. Przystąpienie do opracowywania obszar, ten, który dzisiaj mamy do przedstawienia, to jest obszar pomiędzy ulicą Piastowską na zachodzie, a Aleją Słowackiego na wschodzie. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 13 kwietnia 2011 roku i celem opracowania była ochrona terenów w rejonie dawnej Młynówki Królewskiej. Przede wszystkim przed niepożądanym naporem inwestycyjnym. Poza tym kształtowanie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej o charakterze parkowym związanym z parkiem Młynówka Królewska. Plan przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa, przepraszam. Wyłożenie tutaj odbyło się jedno, w terminie od 10 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku zgłoszono podczas wyłożenia 21 uwag, z czego żadna nie została uwzględniona. Projekt planu jest wywieszony, projektanci planu są do Państwa dyspozycji, będą starali się odpowiedzieć na tego pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 26 statutu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia poprawek na 16.10.2012 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 18.10.2012 roku godzina 15. Kolejny druk, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Królewska za rzeczę. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 957. Pierwsze czytanie, rekordzie pani dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, wysoka rado. Ostatni z czterech planów obejmujących obszar Młynówki Królewskiej to plan miejscowy Młynówka Królewska za rzeczę. Opracowywany również duże planowanie przestrzennego, projektantem głównym jest pani Monika Antonik. Plan o powierzchni 5,9 hektara obejmuje obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej na zachodzie, a ulicą Piastowską na wschodzie. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 13 kwietnia 2011 roku w związku z podjętą przez Radę Miasta uchwałą. Celem jest ochrona terenu dawnej Młynówki Królewskiej, stanowiącej ważny element ziemi miejskiej Krakowa. Przede wszystkim chodziło o to, aby ochroną objąć system przyrodniczy, ochroną przed niepożądanym naporem inwestycyjnym i stworzyć wysokiej jakości przestrzeń publiczną o charakterze parkowym. Plan przeszedł procedurę określoną w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Wyłożenie odbyło się jedno między 10 lipca a 7 sierpnia bieżącego roku. Złożono trzy uwagi. Uwagi nie zostały uwzględnione. Projekt planu jest wywieszony. Projektanci są do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pani, panu radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia do poprawek na rzecz
na 16.10.2012 godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 18.10.2012 roku godzina 19.